Dobry wieczór, Ewa Godlewska, prezeska Stowarzyszenia Wołów Biega. Witam Państwa z bieżni Wołowskiego Stadionu, na którym we wtorki o 19 trenujemy my, czyli właśnie Stowarzyszenie Wołów Biega. Jest to trening tak zwany konwersacyjny. W luźnym tempie, żeby pogadać, pogadać o tym, co się dzieje, poopowiadać o biegach, więc zapraszamy wszystkie osoby, które biegają, żeby do nas dołączyły. Obiecujemy, że będziemy biegać wolno, bo to jest taka fama w mieście, że do Wołów biega można należeć tylko wtedy, kiedy się biega szybko. Wcale nie. Zapraszamy wszystkie osoby, które biegają. Przyjdźcie do nas na trening, zobaczcie, jak jest, pogadajcie z nami. Będzie fajnie, zapraszamy. Dlaczego Wołów biega? Wołów biega dlatego, że są bardzo fajni ludzie, można spędzić wolny czas lub odpocząć od pracy biegając wspólnie. Dlaczego bieganie? No, bieganie jest dobre na wszystko, na głowę, na psychikę. Ludzie biegając odpoczywają bardziej niż siedząc w domu przed telewizorem, przynajmniej ja tak mam. Początki były ciężkie. Jak po 5 kilometrach przybiegłem do garażu, to myślałem, że umrę. Taki byłem zmęczony, bo chciałem dorównać. Ale zawsze początki są ciężkie, później było coraz lepiej, coraz lepiej. 54 lata miałem, jak zacząłem biegać. W tej chwili mam 73, czyli można policzyć, ile lat biegam. I sprawia mi to przyjemność. Spotkania z ludźmi, wyjazdy, integracje. No, był moment, że się wyniki poprawiały. Na przykład powiem, że rok 2018 miałem taki, jak to mówią po sportowemu, kapitalny, bo brałem udział w 20 biegach i w kategorii M70 17 razy byłem na podium. W biegach na Dolnym Śląsku i nie tylko na Dolnym Śląsku. W Wielkopolsce kilka półmaratonów. Półmaratonów to w ogóle zaliczyłem ponad 50. Maratonu 6, najlepszy wynik mój w maratonie 3,53 w 59 roku życia. Także prawie 60 miałem, poniżej 4 godzin, to bez chwalenia się wynik dobry. A jak ktoś uważa, że jest zły, to niech spróbuje i pokaże, że można też. No co poza tym, 2 razy w tygodniu biegam, 2 razy chodzę na piłkę, bo w młodości grałem piłkę, później miałem ileś tam przerwy, bo miałem rodzinne sprawy, dom budowałem, także sportem się nie zajmowałem. I dopiero jak wspomniałem, kolega Wacek namówił mnie do tego biegania. No i w tej chwili, 2 lata temu miałem udar, ale jakoś szczęście może sprzyjało, że doszedłem do siebie i już się nie nastawiam na jakieś wyniki, ale na takie bieganie rekreacyjne typowo. Dobry, Wojtek Paluch, to z synem Kubą Paluchem. Krótka historia ode mnie. Zacząłem biegać, jak doszedłem do tego wieku średniego, 40, tak jak większość z nas chyba. No i do dzisiaj 7 lat biegania. Kolega mnie zaprosił do klubu Wołów Biega i od tamtej pory jesteśmy cały czas aktywni. Syn od dziecka sportem się zajmuje i zawsze chętnie wszędzie ze mną chodzi na różne sporty i właśnie na bieganie też. Jest wolontariuszem, pomaga przy organizacji wszystkich naszych biegów razem z innymi dziećmi od nas, Ewy, naszej pani prezes i innymi. Także chętnie przychodzi, biega, trenuje taekwondo. No i generalnie działamy. We wtorki wspólne bieganie, utrzymujemy to bieganie dla wszystkich. To jest dla wszystkich niezrzeszonych, zrzeszonych. Zapraszam wszystkich do biegania. No cóż, biegam, bo po pierwsze fajna ekipa. Bardzo miło się tu spędza czas z grupą osób, które mają podobną pasję. Poza tym no, ruch na świeżym powietrzu. Trochę też można rozprostować kości po całym dniu w pracy, więc warto się ruszać i zadbać o zdrowie. No i cóż, i też takie fajne współzawodnictwo, bo tutaj w grupie się wspieramy, startujemy na zawodach, rywalizujemy ze sobą, ale to jest cały czas na takiej zasadzie, że się cieszymy z sukcesów innych. Pomagamy przy porażkach, też pocieszamy, bo to taka zasada w grupie, to jest też fajne. No i my też wspólne treningi
rozwijają nas biegowo, także cały czas mamy jakieś tam mimo wszystko postępy, życiówki. Jest to jakiś fajny taki element właśnie tej drużyny naszej. Historia Stowarzyszenia Wołów Biega zaczęła się na biegu, kiedy biegacze z Wołowa stwierdzili, że fajnie by było stworzyć klub biegowy, żeby razem jeździć na biegi, razem przeżywać, razem dzielić się wspomnieniami i razem trenować. Pomysłodawcą stowarzyszenia i właśnie założycielem był Piotr Grzyb, pierwszy prezes stowarzyszenia, który założył właśnie w Kurierze Gmin. Pojawiło się ogłoszenie, że osoby, które zainteresowane są wspólnym bieganiem i działaniem na rzecz biegania, zaproszone zostały na spotkanie i na tym spotkaniu stowarzyszenie zostało ustanowione. Działamy już 8 rok. Organizujemy 2 biegi w ciągu roku. Jest to bieg Flagi Narodowej tradycyjnie 2 maja, właśnie w Dniu Święta Flagi Narodowej. Ostatnie 2 edycje odbywały się w trochę innym terminie z uwagi na pandemię COVID-19. Mam nadzieję, że w przyszłym roku już będzie o tradycyjnej porze, czyli 2 maja. I drugi z biegów, który organizujemy, to bieg w naturze Nadleśnictwa Wołów, bieg leśny, leśnymi trasami na dystansie 10,5 km i półmaratonu. W tym roku bieg Flagi miał 7 edycję, bieg w naturze 6, więc w przyszłym roku szykujemy się na następne. Zapraszamy do udziału w naszych biegach, no i do udziału na naszych treningach, do dołączenia do naszego programu.